Wystawa Malujemy, bo zwariujemy będzie prezentacją najnowszych prac wiodących warszawskich artystów pokolenia lat 80., tworzących nieformalną grupę artystyczną Pędzle. Tomasz Ciecierski, Robert Maciejuk, Paweł Susit, Ryszard Grzyb, Włodzimierz Zakrzewski. Od pewnego czasu z tą grupą również związany jest Krzysztof Bednarski, stąd to dłutko, bo Bednarski jest rzeźbiarzem. Ostatnio na swoim koncie ma takie realizacje jak sarkofag Krzysztofa Pendereckiego w Panteonie Narodowym w Krakowie. No i on również w tej wystawie uczestniczy. Wernisaż wystawy zaplanowano na piątek 9 lipca na godzinę 18 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Wystawa będzie czynna do 12 września.